Na czym polega ta idea? Na czym polega to tworzenie potencjałów? To tworzenie potencjałów polega na tej strukturze, którą tutaj jakby przedstawiamy. Czyli zawężamy pojazdy do dwóch pasów siedmiometrowych i tworzymy szpaler drzew po jednej i po drugiej stronie. Zamieniamy ulicę na aleje. Co to nam daje? To nam daje dwie rzeczy, a właściwie kilka rzeczy. Przede wszystkim to, cośmy powiedzieli, wydzielamy ten pas ruchu centralnego, przykrywamy go takim baldachimem drzew. Te drzewa w naszym założeniu to są platany. Chcemy, żeby to one były takie parasolowate, rozłożyste. Podświetlamy oczywiście od dołu. Przykrywamy tą twardą nawierzchnię, czyli dajemy coś takiego jak taki migocący cień, który zachęca do tego, żeby spacerować. Zielone sklepienie, które zmniejsza tą ulicę. Ona już nie będzie aż taka duża. Jednocześnie ta zabudowa, która jest, będzie przez nas oglądana przez szpaler drzew, przez przeźrocze. Już te budynki nie będą aż tak wyraźne, a bardziej będziemy patrzeć na pierwszym planie, będziemy widzieć... Bo będziemy widzieć to, co jest na dole, czyli usługi, a po drugiej stronie ulicy będziemy mieli przesłonę z drzew. Nie będziemy widzieli tych budynków, które no nie są jakby kwiatem polskiej myśli architektonicznej, tak? Oględnie rzecz to ujmując. Więc wracamy uwagę od tego. Potem mamy pas aktywności, czyli to jest ten pas, który pozostawiamy pod to, żeby zagospodarować go różnymi aktywnościami i tutaj liczymy na tych kupców, którzy właśnie w tych miejscach mają swoje interesy, interesiki. Liczymy na to, że docelowo tutaj zmieni się struktura tych usług na bardziej poświęconych gastronomii, bardziej takim... Która i tak już nawet teraz nie jest taka zła. Nie jest taka zła, ale no chyba... Warto zwrócić uwagę na to, że ten pas aktywności jest odklejony od budynków. To znaczy, że ogródki, ta gastronomia nie jest przyklejona do elewacji. Dzięki temu ten pas pieszy jest uwolniony. Każdy, kto spaceruje, dzięki temu ma dostęp do każdej witryny. To jest bardzo ważne. Jak ogródek jest przyklejony do pierzei, to wtedy pieszy, który to obchodzi, nie zobaczy, co jest w witrynie tego sąsiada. To jest taki błąd często robiony przy aranżacji deptaków czy takich traktów pieszych, że się ogródki przystawia do budynku, i potem jest takie zjawisko, że sklep, który się znajduje za ogródkiem, jest w takim cieniu, tak? To znaczy, zanim ten pieszy powróci do tej elewacji, to on już minie tą wystawę, która być może go mogłaby zainteresować. Ponieważ ten zewnętrzny pas styka się z nieregularnymi elewacjami, tak? To myśmy go również jakby pokryli innym materiałem z dwóch powodów. No przede wszystkim jest to taka tak zwana szpilkostrada, czyli jednak mimo wszystko po takiej nawierzchni granitu płomieniowanego jak tutaj, kobietom na szpilkach się troszeczkę lepiej idzie, a to bardzo ładnie wygląda, jak kobieta idzie na szpilkach. A z drugiej strony no, uporządkuje nam tutaj ten układ taki, wydzielając jakby w czysty sposób rysunek posadzki wewnętrznej, tak? No i tu jest takie rozmieszczenie systemu infrastrukturalnego. Widać, że te żarówki to jest symbol latarni, one tworzą nam taki zygzak, dzięki temu ładnie doświetlają nam tą część centralną, a jednocześnie tych latarni to jest bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Jest ich dzięki temu mniej i patrząc w perspektywie one nie zachodzą na siebie. Ale jakbyśmy zobaczyli to w takim rytmie, my mamy tutaj kilka elementów. Nie tylko oczywiście latarnię i kratkę ściekową, która jest bardzo ważna, ale mamy takie punkty, takie skrzynki, które wyjeżdżając z posadzki dają zasilanie w media takie jak woda i energia elektryczna dla tych ogródków. To znaczy bardzo to jest ważne, żeby ten kufel umyć i ewentualnie coś tam podłączyć grającego. Tylko to nie musi być ogródek piwny, żebyśmy sobie to wyjaśnili. To może być kawiarenka, a to może być jakakolwiek inna aktywność. No na przykład zwykły taki handel, tak? To może być, nie wiem, kiermasz, który wymaga książki, czy staroci, który wymaga również no, mediów, tak? Dodatkowego doświetlenia, nagłośnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc taka ulica bez infrastruktury
No to jest chyba troszeczkę za mało i myśmy o tej strukturze, infrastrukturze tutaj pomyśleli. No i co 13 metrów mniej więcej jest właśnie taki punkt infrastrukturalny i co 13 metrów. Bo do tej pory przychodzi z reguły to się robi jakimś kabelkiem, który jest z budynku ciągnięty i o który się potykamy, tak, nie spacerując. Okay. I tutaj taka następna rzecz, że te nasze latarnie, to nie tylko one dają światło, ale oprócz tego, że one mają jeszcze kamerę swoją, punkt internetu, do internetu tu tą ochronę, ale to, co one mogą mieć ze sobą zintegrowane, to mogą mieć kolumnę głośnik. I tutaj akurat warto uczyć się od centrów handlowych. Muzyka w centrach handlowych się zmienia. Zmienia się i rytm, i natężenie w zależności od tego, ile ludzi jest w danym centrum handlowym. No, Amerykanie naprawdę mają dobrze wymyślone i te mechanizmy działają. Jeżeli ta muzyka jest wolna, to ludzie chodzą wolniej, pojawia się ich coraz więcej. Jak jest tłok w hipermarkecie, to muzyka się przyspiesza. Ludzie szybciej kupują, szybciej wychodzą. My możemy... Ale każdy reaguje, każdy na tą reaguje. Podświadomie, to jest manipulacja, tak może jest, to jest nie do końca niestety. Fair. Tak samo jak piekarnie wypuszczają czasami zapachy, które mówią o tym, że świeżo wypieczony jest chleb, no i to działa, bo wtedy każdemu ślinka leci. I my powinniśmy się tutaj chyba pogodzić na to, żeby w tej pierwszej fazie, gdzie tych ludzi jeszcze aż tak dużo nie będzie, żeby stworzyć takie wrażenie tego, że ta ulica jest naprawdę zamieszkana. To znaczy w miejscach, w których jeszcze żadna aktywność się nie odbywa, tam puszczamy muzykę. W momencie, w którym w jakiejś sferze ktoś wystawił już swój ogródek i puszcza własną muzykę, ta kolumna przycichnie i wtedy będziemy słyszeć, co oni akurat chcą puścić. Czyli będzie nawet jeżeli żadnych ogródków nie ma, to mamy wrażenie, że cała ulica gra, wydaje jakieś delikatne odgłosy i żyje. Czyli dźwięk, który teraz jest szybko przejeżdżających samochodów, zamienimy na bardziej kontrolowany, mam nadzieję, bardziej przyjemny. Myśmy o tych aspektach takiego wypełniania przestrzeni, nie tylko w zakresie wizualnym, ale także w innych kategoriach zmysłów, jak zapachy, jak materialność nawierzchni, no piszemy w pracy i chcemy to realizować na różnych płaszczyznach. Ja nie będę Państwa tym zanudzał, w każdym razie ideą jest to, żeby stworzyć wrażenie przestrzeni wypełnionej, no i to jest w tym celu, o którym żeśmy mówili, to znaczy jeśli przestrzeń jest odczytywana jako wypełniona, no to przyciąga ludzi i zaczyna się ten proces, o którym mówimy, tak? O materiałach częściowo żeśmy mówili, wchodzą takie dodatkowe akcenty jak mozaiki, odlewy, zielenie, ale może tutaj nie będziemy aż tak bardzo o tym mówić. Tu mamy fragment, który pokazuje, czym różni się ten system układu tej infrastruktury i tej materialności części, która jest bezpośrednio ceglana i tej, która byłaby bardziej poświęcona materiałowi. I tutaj widać, że pas, po którym poruszają się samochody, to jest w tej takiej tradycyjnej na drogi stosowanej jodełce. Tutaj zmieniamy troszeczkę układ cegły lub kostki granitowej, jeżeli to jest, czy płyty granitowej, jeżeli to jest w tym pasie granitowym. I w jednym i w drugim przypadku płyty granitowe są tam, gdzie jest największa ilość pieszych, czyli przy granicach z elewacją.